latach 60. czy 50. huta traktowana była priorytetowo, jeżeli chodzi o zaopatrzenie dla pracowników, żeby oni coś mogli zjeść takiego, które niejednokrotnie w domu tego nie mieli. Przede wszystkim zupa z wkładką. A wkładka to była kiełbasa pasztetowa, boczek i ten nieśmiertelny klaskan, jak to do dziś się mówi, mielony. Było ciężko ustalić sobie menu, bo musieliśmy robić to, co nam przywieźli. I ciężko było ten jadłospis, żeby tak, jak się mówi, ułożyć. I też asortymenty były wymagane, żeby były 3-4 posiłki. Z ustawy wynika, że posiłek regeneracyjny przywraca tą zdolność do dalszej produkcji pracownika i musi mieć odpowiednią ilość kalorii, od 800 do 1000 kalorii. Pracownicy pół godziny przed wydawaniem posiłków czekali pod stołówkami, bili hełmami, czekali, kiedy ten posiłek będzie. To było coś dla nich. Pierogi, naleśniki i krokiety i placki ziemniaczane, to i bigos i gołąbki, to takie były posiłki. I tatar był dawniej też, bo się robiło tatary. Wtedy się żywiło około 40 tysięcy pracowników. Było 19 stołówek, 14 barów, no i kiosków detalicznych 39 na terenie kombinatu. Kadra kierownicza żywiła się na górnej sali. To był telefon, za tyle i za tyle przychodzą na obiad. A czasami były jeszcze takie sytuacje, że już byłyśmy ubrane, wychodząc do domu, pani sekretarka zadzwoniła, że trzeba przygotować dla dyrektora obiad. Więc bez żadnego słowa, bez żadnego ale, trzeba było się wrócić i obiad przygotować. To było najszybciej kotlet schabowy albo po parysku, frytki do tego i suróweczki. Jeżeli przyjeżdżał towarzysz Gierek czy Czrankiewicz, oni strasznie lubili wyroby wędliniarskie, jak pasztetowa, salceson, kaszanka, ale to były specjalne wyroby, po których musieliśmy jeździć aż w rejony Krynicy, bo tam były najlepsze. Pamiętam do dziś wizytę Gierka, kiedy przyjechał do huty, zwiedzał nowe wydziały. Potem miało się odbyć spotkanie na stadionie hutnika. Stoły zastawione golonkami, różnymi rzeczami, które mieliby dodatkowe wydziały. No. A towarzysz Gierek powiedział, dziękuję, ja nie będę jadł. Nic, bo ja się zbierzę do Warszawy. Siadł samochód na lotnisko i pojechał do Warszawy. Natomiast obsługa i warszawska, i nasza, no wszystko to zjedli i wypili. Thank you.
Michałowi Jagle za realizację wystawy. Proszę Państwa, jeszcze parę osób doszło. Rozumiem, że wystawa jest już na tyle stłoczona, że można uznać za otwartą. Zapraszamy do zwiedzania. Dziękuję bardzo. Skąd tytuł wystawy Nowa Huta 1949+? Pokazujemy historię Nowej Huty po 1949, a więc dacie najważniejszej dla historii Nowej Huty, ale także nie zapominamy o tym, co było tutaj wcześniej i na mapie pokazujemy miejscowości, które w liczbie 30 kilku weszły w skład Wielkiej Nowej Huty, a więc współczesnych 5 dzielnic Krakowa. Bardzo wiele turystów dociera do Nowej Huty. Nowa Huta stała się miejscem turystycznym. Coraz więcej ludzi przyjeżdża tutaj po prostu jeden raz w życiu. I dla takich ludzi potrzebujemy wystawy, która by przedstawiała historię Nowej Huty w pigułce. Taka była myśl powstania tej wystawy półstałej, czy też czasowej wystawy stałej, jak ją nazywamy. Głównym tematem wystawy, głównym punktem wystawy są mapy. Uważamy, że Nową Hutę trzeba pokazywać przez mapę. Opowiadamy mapą z 1957 roku plan generalny Nowej Huty. Pokazujemy plan generalny autorstwa grupy Tadeusza Ptaszyckiego. Pokazujemy niezrealizowane i zrealizowane projekty. Pokazujemy perełki architektury, nie tylko socrealistycznej, z której Nowa Huta, centrum Nowej Huty jest najbardziej znana, ale pokazujemy też elementy architektury modernistycznej, jak blok szwedzki z 1959 roku, czy architekturę postmodernistyczną. Prezentowanych jest tutaj kilka przedmiotów, które nigdy wcześniej nie były wystawiane jeszcze na naszych wystawach. Mamy między innymi nagrodę dla Janusza Ingardena za projektowanie Teatru Ludowego. Nigdy wcześniej ten dyplom nie był pokazywany na żadnej wystawie. Wystawa jest dwujęzyczna, polsko-angielska, dlatego liczymy na turystów z zagranicy, popularyzujemy historię Nowej Huty, ale też liczymy na to, że będziemy mogli jeździć z tą wystawą za granicę, do krajów, które posiadają na swoim terytorium miasta podobne do Nowej Huty.